Cześć, witam Was w odcinku, w którym podsumujemy ubiegły już 2022 rok, a niewątpliwie wydarzyło się w nim bardzo wiele, skoro jest to pierwsza część. Zapraszam do oglądania. Może najważniejszy i najbardziej przełomowy moment naszej reprezentacji nie wydarzył się wcale w 2022 roku. Mowa tutaj o ucieczce Paulo Sousy do Brazylii. Pierwsze informacje o rzekomym zatrudnieniu Portugalczyka w Brazylii zaczęły do nas docierać jeszcze przed 26 grudnia, czyli przed tak zwaną godziną zero. Lecz wtedy nikt chyba się tym zbytnio nie przejmował i uważał to za mało prawdopodobne. Jednakże 26 grudnia Cezary Kulesza w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia na Twitterze zamieścił taki oto wpis. Dziś zostałem poinformowany przez Paulo Sousę, że chce rozwiązać za porozumieniem stron kontrakt z PZPN z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera, dlatego stanowczo odmówiłem. To też w ten sam dzień Mateusz Borek nagrywa słynny film z Tajlandii. Chłopie, ty się zastanów. Zastanów się. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków prawie. Który na YouTubie ma już ponad 1 milion wyświetleń. A dzień później, 27 grudnia, Tomasz Świąkała nagrywa film po portugalsku, którym ostrzega resztę świata przed Paulo Sousą. Ostatecznie 29 grudnia PZPN rozwiązuje umowę z Sousą w ramach porozumienia. Portugalczyk ma zapłacić odszkodowanie. Także chłopie, pakuj się, wyjazd do Brazylii. A kilkadziesiąt minut później Sousa zostaje zaprezentowany jako nowy trener brazylijskiego giganta Flamengo. Takie to były zwariowane 4 dni. Jeszcze przed ogłoszeniem nowego selekcjonera naszej reprezentacji, którego proces wybierania był bardzo żmudny i porównywany do wycieczki na rollercoasterze, obiegła nas informacja o śmierci legendy Realu Madryt Francisco Paco Gento, napastnika, który z Realem zdobył 12 razy mistrzostwo Hiszpanii i 6 razy ówczesną Ligę Mistrzów. Razem z Ferencem Puskasem i Alfredo Di Stefano tworzył wtedy najlepszy tercet ofensywny na świecie. Jednakże dla nas, Polaków, w styczniu najważniejszą kwestią był nowy selekcjoner. Ach, kogo w mediach nie wymieniali? Szewczenko, Cannavaro, który już wylądował w Warszawie na lotnisku, gotowy do podpisania kontraktu, czy w końcu Adam Nawałka i słynna okładka przeglądu sportowego z napisem Pewniak. Ostatecznie selekcjonerem reprezentacji 31 stycznia został Czesław Michniewicz. Już na pierwszej konferencji musiał mierzyć się z trudnymi pytaniami. Szymon, ja takie mam dwa pytania. Pierwsze do pana prezesa. Chłopie, to się zastanów. Pan nowy selekcjoner. Proszę pana, pana wypowiedź nadaje się do prokuratury i to w troszeczkę z drugiej strony niż pan myśli. To nie ja powinien być tu oskarżony, tylko pan. Nawet przegląd sportowy nie oszczędził Czesława Michniewicza i znowu na okładce pojawiła się kontrowersyjna fraza „podzielił Polskę”. 28 luty, dzień, który okazał się przełomowy. Po ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego, 4 dni później, UEFA i FIFA podejmują decyzję o wykluczeniu reprezentacji Rosji ze wszystkich rozgrywek. Paradoksalnie przez te 5 dni pomysłów, co zrobić z Rosją, było bardzo dużo i oczywiście na samym początku o wykluczeniu nie było w ogóle mowy, ale od początku. 24 lutego, czyli w dniu kulminacyjnym, kilka godzin po ataku Rosji, PZPN wraz ze szwedzkim i czeskim związkiem piłki nożnej wydają wspólne oświadczenie, w którym wyrażają zdecydowane stanowisko, że zaplanowane na 24 i 26 marca mecze barażowe do Mistrzostw Świata w Katarze nie powinny odbyć się na terenie Federacji Rosyjskiej. 26 lutego prezes PZPN Cezary Kulesza podejmuje decyzję o niegraniu przez Polskę meczu barażowego z reprezentacją Rosji. Kilka godzin później taką samą decyzję podejmują Szwedzi, a w tym samym dniu piłkarze naszej reprezentacji wydają oświadczenie, w którym także stanowczo odmawiają gry w meczu przeciwko Rosji. Kolejnego dnia do Polski i Szwecji dołączają Czechy, a więc FIFA,
nie mogła już przejść obok tego obojętnie i nie przeszła, ale decyzja, jaką podjęła, można uznać za kompromitującą. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej w komunikacie nakazała rosyjskiej kadrze rozgrywanie wszystkich meczów domowych na neutralnym terenie i bez obecności kibiców. Dodatkowo piłkarze mieliby rozgrywać swoje mecze nie jako reprezentacja Rosji, tylko RFU, czyli Rosyjska Federacja Piłkarska, a przed ich meczami nie słyszelibyśmy hymnu narodowego. Reakcja prezesa PZPN była wręcz natychmiastowa i potępiająca. Można wręcz powiedzieć, że mimo swojego licznika na wadze, Kulesza był wtedy w najlepszej dyspozycji. Nazajutrz 28 lutego w godzinach porannych obiegła nas informacja, że następujące kraje popierają stanowisko Polski w sprawie Ukrainy. Były to następujące reprezentacje: Anglia, Albania, Czechy, Dania, Irlandia, Norwegia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja i Walia. W końcu około godziny 17 FIFA zawiesiła Rosję, co prezes podsumował zdaniem: walka o słuszną sprawę miała sens, pokazaliśmy, że siła jest w solidarności. Początek marca, a tu cały czas nie było wiadomo, co stanie się z nami. Czy mecz z Rosją zostanie oddany walkowerem? A może zagramy z trzecią w grupie z Rosją, Słowacją? Na te pytania FIFA dała nam odpowiedź 8 marca. W oświadczeniu mogliśmy przeczytać o poddaniu przez Rosję meczu walkowerem i tym samym nasza reprezentacja uzyskała automatyczny awans do finału baraży, a więc misja Rosja zmieniła się na misja Szwecja albo Czechy. Jednakże przed finałem baraży Czesław Michniewicz zdecydował, że chce zagrać sparring. Polska miała zagrać w Glasgow ze Szkocją. Mecz bez większej historii, grany głównie rezerwowymi, ale obarczony kontuzjami Piątka i Salamona, zakończył się wynikiem 1-1. Większe emocje niż nasz mecz towarzyski wzbudziło odpadnięcie Włochów z Macedonią Północną. Obecni mistrzowie Europy odpali po bramce Tarkowskiego w 92 minucie. Zatrważająca była statystyka strzałów: 32-4 dla Włochów. Także tego dnia rozgrywał się półfinał baraży w naszej ścieżce. Po 120 minutach ostatecznie Szwecja pokonała Czechów i to właśnie ze Szwedami mieliśmy zmierzyć się 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 29 marca, jakby to powiedział Kamil Grosicki, Stadion Śląski Chorzów, godzina 20:45. To właśnie tutaj i o tej godzinie miał zostać rozegrany mecz o być albo nie być na Mistrzostwach Świata w Katarze. Były łzy Michniewicza, ale nie smutku, a szczęścia. Mistrzostw Świata, łzy w oczach Czesława Michniewicza. Po awansie naszej reprezentacji na Mundial mieliśmy 3 dni na analizę koszyków i naszych ewentualnych rywali w Mistrzostwach Świata, bo już 1 kwietnia w katarskiej Dosze miało nastąpić losowanie. Nasza reprezentacja trafiła do koszyka numer 3, a więc na brak mocnych reprezentacji w przeciwieństwie do 2018 roku nie mogliśmy narzekać. Ostatecznie trafiliśmy do grupy C wraz z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. Po tym losowaniu większość z nas była bardziej optymistami niż pesymistami i sądziła, że wyjdziemy z grupy. Jednakże kto zaliczał się do tej pierwszej grupy z optymistycznym dla nas wariantem, mógł mieć nie lada ból głowy już 2 dni po losowaniu. To wtedy wydarzyła się być może najważniejsza dla naszej reprezentacji tragedia. Jakub Moder kilka minut po wejściu na boisko doznał kontuzji i został zniesiony na noszach. Diagnoza? Zerwane więzadło krzyżowe w kolanie. Oznaczało to już wtedy, że szanse na powrót na Mundial są nikłe, a jak widzieliśmy Modera w środku pola na mistrzostwach, bardzo nam brakowało. Kwiecień to także czas ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. O ile w niektórych ćwierćfinałach za dużo się nie działo, to jednak jeden jedyny musiał zostać w tym podsumowaniu przywołany, a mianowicie ćwierćfinał Real kontra Chelsea. W pierwszym meczu tych drużyn Real gładko pokonał Chelsea 3-1, jednak w rewanżu od 75 minuty przegrywał już 0-3 i zżegnał się z półfinałem.
Jednak Real w tamtej edycji Ligi Mistrzów pokazał, jak należy grać do ostatniej minuty. W 80 minucie do dogrywki doprowadził Rodrigo, a w 96 minucie Benzema przesądził o losach tego spotkania. W kwietniu doczekaliśmy się także rozstrzygnięć w najlepszych ligach europejskich. 23 kwietnia na 4 kolejki przed końcem mistrzem Francji zostało PSG. Tego samego dnia również Bayern po zwycięstwie w Der Klassiker został mistrzem Niemiec. W kwietniu doczekaliśmy się także rozstrzygnięć w Lidze Hiszpańskiej. Tam 30 dnia 4 miesiąca roku kalendarzowego mistrzem Hiszpanii po raz 35 został Real Madryt. Drugi dzień maja, oprócz święta flagi, większość kibiców piłkarskich od kilku lat kojarzy z finałem Pucharu Polski. W tamtym roku nie mogło być inaczej. W finale spotkały się niewątpliwie dwa najlepsze zespoły 2022 roku. Lech Poznań mierzył się z Rakowem Częstochowa. Finał w zeszłym roku głównie chyba zostanie zapamiętany z tego, że kibice Lecha nie weszli na dedykowany im sektor, a pierwsza połowa meczu zamiast skupiać się na dopingu swojej drużyny wyglądała tak. Ostatecznie Lech to spotkanie przegrał 3-1 i po tym finale wyglądał jak bokser, który czekał na ostatni cios. Knockout miał nastąpić 6 dni później w meczu z Piastem Gliwice i kto wie, gdyby Raków nie grał swojego spotkania z Krakowiem jako pierwszy, Polska mogłaby mieć zupełnie innego mistrza kraju. Raków u siebie remisuje 1-1 z przyjacielem Lecha Krakowią, co później jest bardzo podkreślane w obydwóch klubowych mediach. Można wręcz powiedzieć, że właśnie to ta strata punktów przez Raków dała Lechowi drugie życie. Dzięki temu spotkanie z Piastem ostatecznie przez Poznaniaków zostało wygrane, a tytuł wręcz przypieczętowany. Ostateczne rozstrzygnięcie ligi nastąpiło 14 maja. W meczu o godzinie 15 Lech wygrał derby Poznania z Wartą, a kilka godzin później Raków przegrał na wyjeździe z Zagłębiem, co przypieczętowało 8 tytuł kolejorza. Maj to także oczywiście czas rozstrzygnięć europejskich pucharów. 18 maja w finale Ligi Europy Eintracht Frankfurt pokonał Rangersów pokarnych 5-4. 25 maja Jose Mourinho został jedynym trenerem, który wygrał zarówno Ligę Mistrzów, Ligę Europy i Ligę Konferencji Europy. Jego Roma w finale Ligi Konferencji pokonała Feyenoord 1-0. Jednakże oczy całego świata były zwrócone 28 maja na Francję, na Saint-Denis, gdzie miał się rozegrać finał najważniejszych klubowych rozgrywek na świecie, Real Madrid kontra Liverpool. Przed finałem przed stadionem rozegrał się jednak wstęp do meczu. Na stadion próbowali wtargnąć kibice bez biletów, przez co wiele fanów z biletami nie mogło wejść na trybuny. Z tego względu finał został opóźniony o ponad pół godziny, co jednak nie zdołało powstrzymać Realu przed kolejnym triumfem w finale Ligi Mistrzów. Jednakże jeszcze cofnąłbym się o tydzień. 22 maja, dzień, który kibice Rossoneri zapamiętają na długo. Scudetto po 11 latach wraca do Milanu. Tego samego dnia rozegrała się również zacięta batalia o mistrzostwo Premier League. Manchester City do mistrzostwa potrzebował co najmniej jednego punktu, jednakże przez większość meczu przegrywał. Mógł to wykorzystać Liverpool, który jednak swoje spotkanie wtedy tylko remisował. Ostatecznie za sprawą Ilkaya Gündogana City odwróciło losy swojego spotkania i zostało mistrzem, a Liverpool, który ostatecznie swoje spotkanie wygrał, został największym przegranym tego roku. Ja już wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, a także subskrypcji kanału i widzimy się już za tydzień w drugiej części podsumowania 2022 roku.